dzisiaj będę szpiegować mojego kolegę Pipka, bo coś dziwnie się zachowuje. On w ogóle nie chce ze mną się zadawać, siedzi sobie tutaj. Pipek, wychodzimy dzisiaj gdzieś na dwór. Nie, Luczek, nie chcę wychodzić, ja wolę sobie pooglądać telewizję. Serio, nie przeszkadzaj mi, dobra? Możesz wyjść z mojego domu, naprawdę nie chcę się z tobą bawić. O ja, no dobra, Pipek, trochę to jest dziwne. Patrzcie, widzicie to, widzowie? On w ogóle nie chce ze mną gadać, nawet zamyka drzwi w tym momencie. No co to ma być? A ja w tym momencie zamienię się takiego oto pieska, czy wy to widzicie, jak ja wyglądam? Dobra, to jest tylko przebranie, tutaj nawet są moje niebieskie uszka, ale jestem takim słodkim psiakiem, patrzcie jak on chodzi, taki tyłek mu lata. I dzisiaj będziemy podglądać Pipka cały dzień, dlaczego on nie chce ze mną się widywać, co on takiego przede mną ukrywa? Patrzcie, tutaj jest jego domek, ja go widzę. Wiecie co, przydałoby się może jakoś wejść z drugiej strony, żeby go widzieć dokładniej. Wejdźmy tędy oczywiście tyłem i jak coś to Pipek będzie myślał, że miał otwartą bramę, a ja będę pieskiem i udawał, że po prostu się zabłąkałem. No nie mogę, ten Luczek, jak mi się nie chce z nim bawić. A jak dobrze, że go już nie ma. W końcu będę mógł robić moje tajemnice, o których Luczek nie wie, bo mu nigdy nie mówiłem. Co, Pipek ma przede mną jakieś tajemnice? To dlatego on się nie chce ze mną zadawać. Ale chwileczkę, dobra, ta kryjówka psa jest serio mocna. Zobaczcie, nawet mnie nie widać w sumie. O tak, nareszcie dzień bez Luczka. Ale zaraz, muszę sprawdzić, czy on na pewno nie śpi, bo wydaje mi się, że jeszcze coś robi w swoim domku. Co, Pipek idzie sprawdzić, czy ja nie śpię? To jest taki cwaniak przed tym, jak zrobi te swoje tajemnice, o których ja nie wiem, idzie zobaczyć, czy ja śpię. Czekajcie, musimy sobie szybko zobaczyć, gdzie Pipek idzie jako ten piesek. I w sumie chyba nie wyglądamy tak podejrzanie. O tak, idę teraz do Luczka. Zanim wyjawię wszystkie moje sekrety, muszę sprawdzić, czy on na pewno śpi. Pipek jest serio niepoważny. Jak on może tak sprawdzać? I on teraz podchodzi do mojego domu. Nie gadajcie, że on patrzy, czy wszystko jest zgaszone. Muszę sprawdzić, czy przypadkiem nie śpi w swojej sypialni, ale nic z tego nie widzę. Muszę chyba wejść do jego domu i sprawdzić na własne oczy. Patrzcie, widzowie, Pipek nawet nie zwraca uwagi na mnie, czyli na tego pieska, więc wiecie co, ja chyba wejdę szybko do mojego domu i zamienię się w normalnego Luczka, jak on pójdzie. Patrzcie, to szybko. Tak jest i udawajmy, że my idziemy właśnie spać. Dobra, idę spać. Luczek, ty już idziesz spać? Ojeju, sorry, wiedziałem o tym, chciałem się z tobą pożegnać. Tak, ty ze mną nie chciałeś się dzisiaj bawić, no to idź sobie, Pipek, ja idę do mojego pokoju. Dobra, widzowie, ja poszedłem i teraz szybko zamieńmy się tego psiaka i szybko ucieknijmy, póki Pipek oczywiście mnie nie widzi. Patrzcie, tyłem mojego domku, on za chwilę powinien wyjść tutaj na środek, a my szybko zlećmy na dół, dawajcie. Ten piesek jest taki śmieszny, widzowie. Dobra, jestem ciekawy, czy tej Pipek jest na dworze. W końcu mogę iść do moich znajomych, nie chcę pokazywać ich mojemu koledze Luczkowi. Ale co to jest za słodki piesek? Ojeju, co ty robisz tak późno w nocy? O ja nie, widzowie, Pipek zauważył tego psiaka. Może po prostu odejdźmy tym pieskiem. Tak, pójdźmy sobie w tamtą stronę, nie gadajmy z nim. Ojeju, daj się pogłaskać. Chodź, piesku, ty jesteś taki słodziutki. Ej, w sumie to jest bardzo dobre. Patrzcie to, Pipek chce, żebym ja z nim poszedł. Dobra, może zostanę kolegą Pipka i... No dobra, chodź, piesku, może cię zaadoptuję i pokażę cię moim kolegom. Nie, dobra, widzowie, wiecie co? Ja po prostu ucieknę, nie chcę iść z Pipkiem. Ja chcę widzieć, co on robi, tak, ale z ukrycia. Dobra, chodźmy tędy. Piesku, co ty robisz? Nie, uważaj! Ucieknijmy od Pipka, ale teraz odwróćmy się i chodźmy za nim. Weźmy teraz jako ten piesek sobie auto. To będzie takie mocne, tylko żeby Pipek mnie nie zauważył. Czekajcie, weźmy sobie takie niebieskie, hehe, czyli mój kolor, ale chwilę. Pies prowadzący auto, to jest takie dziwne. I tutaj są jacyś ludzie, co oni przyszli do Pipka? Gdzie on idzie? No siemanko wszyscy, jak dobrze was widzieć. Cześć, zapraszam was na imprezę. Będziemy się mega dobrze bawić bez Luczka. To jak to bawić się bez Luczka, widzowie? Czy wy to widzicie? On ma jakichś znajomych. No nie wierzę, ja ich nawet nie znam. Muszę ich poznać, widzowie. Chodźcie wszyscy na plac zabaw, to będzie mega mocne. Dawajcie, jedziemy, uhu! Ej, co na plac zabaw z nowymi znajomymi? Ja właśnie tutaj pies kieruje. Ej, dobra, pies normalnie impostor. Patrzcie, ja muszę tutaj wszystko widzieć. Dum, 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 dum. Tam leci Pipek. On chyba w tym momencie jedzie na plac zabaw. O tak, plac zabaw, jupi, ale super, dawajcie wszyscy. O, ty też, siemanko. Co, tu jest jakaś kolejna osoba? Ej, widzowie, nie wierzę, ja tutaj poznaję coraz więcej rzeczy. To jest jego znajoma? Dawaj, pobawimy się, to jest takie mocne. Nie ma Luczka, więc możemy robić wszystko. No ja nie wierzę, naprawdę się bawię normalnie tutaj na tym placu zabaw beze mnie, a ja się uwielbiam bawić, no nie. Ale to jest super, nawet mój kolega tutaj przyjechał.
przyjechał, no dawaj. I czekaj, czy tu jest jakaś dziewczyna? O tak, nie chciałem jej pokazać Luczkowi. Hejka! Co to jest dziewczyna? Pipka, nie mogę, patrzcie jak ona wygląda. Ej, nie wierzę, nie, ja dobrze, że to widzę jako ten pies. Wszystko już się mi rozjaśnia, dlaczego on nie chce ze mną wychodzić. Ale ty jesteś ładna, jeju, naprawdę. Fajnie, że chcesz się ze mną pobawić, to jest bardzo miłe. Piszę hał hał, widzowie, tak żeby był pieskiem. Widzicie, to jestem ciekawy, co Pimpek, czy on w ogóle będzie z nią pisać, czy co? Napiszę jej hejka, co tam, może mi odpisze. Ona jest taka fajna. I zaraz, co tu robi ten piesek? Co? Pimpek mnie się zauważył? O nie, widzowie, dobra, wejdźmy tym pieskiem na przykład na huśtawkę. Zobaczcie to, pies się huśta na huśtawce. Co to ma być? Czemu ten piesek jest na huśtaweczce? Nie, uważaj, ty zaraz spadniesz. O ja, widzowie, dobra, nie, szybko. Wiecie co, ja po prostu tutaj będę skakał sobie na przykład na trampolinie. Dobra, i tak, żeby Pimpek oczywiście, wow, mnie nie widział, a jednak mnie widzi. Dobra, ale jestem ciekawy, co on teraz zrobi, bo ta dziewczyna chyba nie chce z nim rozmawiać. Ej, poczekaj, czemu ty taka jesteś? Może dam ci pizzę, tak? Pójdźmy razem na pizzę. Albo może dam ci jakiegoś fajnego loda. Ej, co? Patrzcie, Pimpek podrywa tą dziewczynę, a ona chyba nie chce z nim rozmawiać i to jest jej koleżanka. O, cześć! No nie, ale zaraz, ta dziewczyna jest jeszcze ładniejsza. Dawaj, chodźcie ze mną na plażę. Co wy na to? Ej, co? Pimpek podrywa dziewczyny, normalnie jak ze mną się nie zadaje. Co to jest za kolega? A o tak, nie ma nóżka, więc spokojnie, to będzie mega fajne. Dwie dziewczyny dla mnie, juhu! Ja nie wierzę, patrzcie, to są nawet jego znajomi, dziewczyny, koleżanki, no ja nie wierzę. Dobra, jestem ciekawy tylko, co dalej Pimpek zrobi. Będę za nim chodził, tak, będę takim pieskiem, który go normalnie prześladuje. Dawajcie wszyscy do McDonalda, mam tutaj tyle przyjaciół, jak dobrze, że nie ma Luczka. Z nim na pewno nikt by nie chciał wychodzić. Co on w ogóle gada, widzowie? Czekajcie, tu jest jakiś typek, który jedzie. A nie, ja wsiadłem do auta i patrzcie, ta dziewczyna idzie z nim do Maka. Dawaj tutaj do restauracji, co ty na to? Ona chyba nie chce z Pipkiem iść do restauracji. Albo w tym momencie wymieniają się numerami, widzowie. Jestem tylko pieskiem i tego nie słyszę, więc to jest dziwne. Zaraz odpisała mi, że nie chce ze mną być. No co, dlaczego? Haha, widzowie, i bardzo dobrze za to, że Pipek jest takim kolegą. No nie, żadna dziewczyna mnie nie chce. Ale jestem smutny, ale za to mam tutaj tego pieska, który on mnie za to lubi. Ja lubię, no w sensie ja lubię Pipka, ale widzowie, to jestem ja, Luczek, a nie piesek tak naprawdę, więc patrzcie to jest normalnie przebranie. Nikt ze mnie nie chce iść na plażę, to może ty, piesku, ze mną pójdziesz, chodź, jesteś moim najlepszym przyjacielem. Co, jestem najlepszym przyjacielem? To ja, widzowie, może dowiem się, co Pimpek o mnie myśli, jak ja w ogóle ruszam tym, hał, hał, hał. Ale ty jesteś śmieszny, ja nie mogę, dobrze, że to jesteś ty, a nie Luczek, bo z nim nie mógłbym o tym wszystkim mówić. Co? Jak to ze mną by nie mógł mówić? Przecież, widzowie, ja znam Pimka tyle czasu. Co on w ogóle gada? O tak, chodź tutaj na plażę, ale się super popawimy, piesku. Ja nie mogę. Możemy sobie poleżeć na leżaczku i powiem ci wszystko, dlaczego Luczek mnie wkurza. Co? Dlaczego ja go wkurzam? Czekajcie, widzowie, może weźmy z naszego telefonu jakiś przedmiot, który oczywiście pokażemy Pimpkowi, coś niebieskiego. Weźmy na przykład taką kulę i jestem ciekawy, co Pimpek o niej myśli. Połóżmy go, widzowie. Naprawdę nie lubię tego, że Luczek ciągle zabiera mi jedzenie. Zjadł mi moją pizzę i nawet popcorn. O, strasznie mnie to wkurzyło. Myślę, żebym musiał jakoś odwdzięczyć. Tylko nie wiem jeszcze jak. Co? Pimpek chce się odwdzięczyć? Widzowie, on chce mnie zaatakować. Ty! Nie no, Pimpek jest jakiś niepoważny. Ja mu pokażę tak główką, że nie, nie rób tego. Hał, hał, hał. Co, piesku? Ty też się ze mną zgadzasz? No, wiedziałem, że jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. Tobie też dam może ten młotek. Zaatakujemy razem, Luczka. Co, widzowie? Ja powiedziałem, że nie, a nie, że tak, co to ma być, widzowie? To jest jakieś niepoważne, co ten Pimpek w ogóle wyprawia. Musimy go jakoś odciągnąć od tego pomysłu. Nie może nic zrobić mi i mojemu domku. O tak, chodź tutaj, piesku, wsiadaj ze mną i idziemy właśnie do domku Luczka. Hihihi, ale go teraz rozwalimy. Co, widzowie? Dobra, siedzimy tutaj z Pipkiem w aucie, jako oczywiście ten pies, ale jak to do mnie, do domu? No nie, widzowie, czekajcie, to jest serio jakieś powalone. Czekajcie, ja muszę stąd wyjść, tak? Muszę mu zagrozić, widzowie. Weźmy może tutaj z naszych przedmiotów na przykład taki karabin. Zobaczcie, piesek z karabinem, jak to wygląda? Zaraz, piesku, co ty robisz? Czemu ty masz karabin w ręce? Poddaję się! Ej, Pimpek podniósł ręce. Dobra, widzowie, czas się pokazać Pimpkowi, tak? Bo tak naprawdę to jestem ja, Pimpek, i widziałem, co ty chciałeś zrobić. Ty nie lubisz mnie w ogóle. Nie, przepraszam, ale to wszystko przez to, że kradłeś mi jedzenie i nasikałeś mi do basenu. A, zostaw mnie! Co, widzowie, to nieprawda.